Dzięki, że kliknąłeś w ten materiał. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy sobie o finałowym zwiastunie do Venoma 3, czyli ostatniego tańca Toma Hardego jako Eddie Brock / Venom w Sony Venomverse. Oczywiście nie oznacza to, że Venom już nigdy się nie pojawi, no bo filmy z Venomem dla Sony zarabiają naprawdę kupę pieniędzy i byliby po prostu głupi, gdyby urżnęli kurze złote jaja. Ale to jest Sony z drugiej strony. Mają takie dziwne decyzje, że szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się, gdyby powiedzieli: hej, Venom 3 to koniec Venoma w naszym uniwersum, teraz robimy kogoś innego. Nie zdziwiłbym się, no ale hej, co wy o tym sądzicie? Oczywiście dzisiaj porozmawiamy sobie o tych rzeczach, które w finalnym zwiastunie zatrząsnęły całym światem. Całym światem oczywiście chodzi mi o fanów Marvela. Przygotujcie się na drugi najlepszy film komiksowy w 2024, no bo umówmy się, w tym roku nic nie przebije Deadpoola i Wolverina, ale Venom 3 wygląda na naprawdę ostrą jazdę bez trzymanki. No i te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy, są tak niesamowicie ciekawe. Prawdopodobnie Venom 3 będzie nam przedstawiał historię, która będzie miała swoje zakończenie w Spider-Manie 4. Ale o tym wszystkim opowiem wam za chwilę. Zapraszam do materiału. Przede wszystkim chciałbym nadmienić, że w tym materiale będziemy raczej skupiać się na rzeczach nowych, które pokazał nam ten zwiastun, no bo po co robić to samo dwa razy? No i tak, zaczynamy zwiastun z Venomem i Eddiem Brockiem, którzy są przyczepieni do samolotu. No i tutaj zwiastun zaczyna się w gagowy moment. Venom mówi: hej, mówiłem ci, że potrafię latać. Oczywiście Venom nie potrafi latać. I Eddie Brock mówi na to: hej, jak Tom Cruise to robi? Co jest oczywiście nawiązaniem do jego wyczynów kaskaderskich. Była taka scena w Misji Niemożliwej, bodajże tam, nie wiem, chyba z czwartej, czy piątej, czy szóstej, nie pamiętam w której, gdzie był przyczepiony dosłownie jedną linką do samolotu i odleciał sobie w siną dal. Dokładnie tak jak Eddie Brock z Venomem. Także szacun dla Toma Cruise'a, że robi takie szalone rzeczy. Takie, które, no wiecie, później są replikowane w innych filmach. Venom dalej wspomina, że jego własny gatunek go odszukał, że jego dom go znalazł. Chodzi tutaj o połączenie z innymi symbiontami, chodzi tutaj o Hive Mind, czyli ten umysł ul, który jest połączony ze wszystkimi symbiontami. I to ma połączenie z nie tylko Venomem 2, ale też Spider-Manem i wszystkimi innymi wersjami Venoma, bo za chwilę zobaczymy tak, jego knula, boga symbiontów. I powiem wam, nie wierzyłem, jak to zobaczyłem. Myślę sobie, nie, Sony nie ma jaj, żeby zrobić Knula wrogiem w Venomie 3. Wydaje mi się, że on będzie tylko na kilkanaście sekund, że poznamy jego historię, dlaczego szuka Venoma i tyle z nim będzie. On będzie tak jak Thanos. Thanos był takim, nazwijmy to, szefem, który stał gdzieś z tyłu i dyrygował wszystkimi, no nie? Lokim, swoimi tam wojskami i tak dalej. I w końcu powiedział: fine, I'll do it myself. No i wydaje mi się, że w Venomie 3 będzie powtórka z rozrywki. Wydaje mi się, że Knul będzie po prostu sobie tam knuł, siedząc na tym swoim tronie, zresztą wyciągniętym prosto z komiksów, także szacun za to, ale o tym opowiem za chwilę.
będzie sobie knuł i wysyłał kolejne symbionty do walki z Venomem, ale w końcu się okaże, że hej, no Venom pokonał wszystkich i on powie fine, I'll do it myself. I będzie ta jedna wielka, epicka walka z Knulem. No i teraz skuperzy obudzili się. Oczywiście, że się obudzili w momencie, kiedy mieliśmy premierę zwiastuna, w którym zobaczyliśmy Knula. No i skuperzy mówią, że hej, a nie mówiłem, ale też dodali kilka innych rzeczy. I tutaj chciałbym, żebyście zapamiętali to, że to są plotki. No więc Dan RPK powiedział, że Knul jest na poziomie Thanosa. No i lepiej, żeby go nie spierdzielili. No oczywiście, że Knul jest na poziomie Thanosa, nawet powiedziałbym, że jest poziom wyżej niż Thanos. Jest ciekawszy, moim zdaniem przynajmniej. Ma za sobą lepszą historię, no i ma więcej jakby możliwości związanych z symbiontami. No więc lepiej, żeby Sony tego nie spieprzyło, po prostu krótko mówiąc. Dalej Cosmic Marvel za pośrednictwem Cosmic Circus napisali, że Spider-Man miał być takim ulicznym filmem, w którym to Daredevil miał się spotkać ze Spider-Manem i razem mieli walczyć z Kingpinem. No i dokładnie to powiedział Kevin Feige w kilku wywiadach. Mieli kilka sporów, no bo John Watts, czyli reżyser poprzednich Spider-Manów z Tomem Hollandem, powiedział, że on chce zrobić multiwersalną historię, taką kosmiczną historię. Być może z Venomem i Knulem, ale Kevin Feige powiedział hola hola przyjacielu, ja jestem tutaj head honcho, ja jestem szefem, który rozdaje karty i ja chcę, żeby Spider-Man 4 był powrotem do korzeni i ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że Spider-Man teraz po stracie mentora, czyli Ironmana, po stracie technologii, po stracie tego wszystkiego, po zaklęciu Doktora Strange'a, gdzie wszyscy zapomnieli o nim, będzie takim znowu ulicznym Spider-Manem, który walczy z Kingpinem u boku Daredevila. No ale pojawiły się inne plotki. Na przykład Alex Perez napisała, że Knul będzie głównym wrogiem w Spider-Manie 4. No to jak to w końcu? Będzie to kosmiczna opowieść, czy będzie to przyziemna opowieść? Ja już nie wiem. Chyba bardziej przychylam się tutaj ku słowom, wiecie, no szefa Marvela, a nie jakiejś babce czy jakiemuś gościowi z internetu. Aczkolwiek coś w tym jest. No bo jeżeli przypomnicie sobie scenę po napisach w No Way Home i w Venomie 2, no to doskonale pewnie macie, doskonale pamiętacie, macie przed oczami scenę, w której Venom rozpoznał Spidermana, w którym wie, kim jest Spider-Man. Później w No Way Home, kiedy rozdarło się multiversum, widzieliśmy wrogów Spidermana przedzierających się do jakby do MCU. No ale przez to zaklęcie wszyscy zapomnieli, kim on jest. No i być może na to zaklęcie, jakby to zaklęcie nie zadziałało na Knula, który ma jakby wszechwiedzę, który jest, no wiecie, ponad to zaklęcie, no nie wiem. No i w ten sposób będzie mógł być wrogiem w Spider-Manie 4. No bo kolejna plotka mówi o tym, że Knul tylko pojawi się dosłownie na chwilę w Venom 3, a tak naprawdę będzie wykorzystany w innym projekcie. W pewnym momencie pokazano nam Hive Mind i różne wersje Venoma. Na przykład tutaj jest Carnage z drugiej części. No i w końcu widzimy Knula, który jak wspomniałem siedzi sobie na swoim komiksowym tronie. Historia Knula jest bardzo pokręcona, bardzo ciekawa, nawet nie wiecie jak bardzo łączy się z szerszym MCU. Nawet nie wiecie ile rzeczy związanych z Knulem było już w MCU. No ale wiecie, Knul należy do Sony-wersu, no i w MCU nie mogli o tym wspomnieć, a być może w niedalekiej przyszłości będą mogli wspomnieć, opowiedzą całą tą historię. No i ja oczywiście w osobnym materiale opowiem wam o tym, jak on jest połączony i co się z nim oczywiście działo. Znalazłem w internecie informację, że Norman Reedus został zatrudniony, aby zagrać Knula w Venomie 3, aczkolwiek zostało to zdementowane.
wydaje mi się, że będzie to taki no-name, to znaczy taki stand-in, czyli po prostu jakiś aktor, no bo nie zobaczymy tak naprawdę twarzy Knula. Wygląda na to, że to, co teraz widzicie na ekranie, to będzie najbliższe twarzy Knula. Nie zobaczymy nic więcej, tak aby Sony czy Marvel mógł zatrudnić kogoś odpowiedniego w przyszłych projektach. No i Knul będzie tylko dosłownie na kilka scen. No i teraz sobie wyobraźcie, że Knul jest w kolejnym projekcie w Spider-Man Sony Universe. No i kto będzie z nimi walczył? Oczywiście nasza ekipa, czyli Madame Web, Morbius, Venom i Kraven. No, powiem wam, że szykuje się niezła jatka i jazda bez trzymanki. Do tego można by było dodać jeszcze Spidermana. No i teraz właśnie, mam jedno pytanie. Jak Venom 3 łączy się ze Spidermanem? W pewnym momencie widzimy scenę, w której Eddie Brock jedzie sobie z jakąś rodziną kamperem. No i są pewne teorie, są plotki mówiące o tym, że ten dzieciak to właśnie Peter Parker w świecie Venoma. Albo jest to wujek Ben. Rhys Ifans, którego widzieliśmy już w Spider-Manach, grał doktora Connorsa, pojawia się jako głowa tej rodziny, głowa tej naszej wspaniałej rodzinki, która wyjechała sobie na wakacje. No i co Eddie Brock tam robi? Czy on go musi, czy jego misja polega na tym, żeby go chronić, czy on po prostu ich spotkał, a to jest takie po prostu zwykłe cameo? Ta rodzinka pojawia się w kilku scenach, tak więc ich rola będzie no nieco większa niż tylko podwiezienie Eddiego Brocka, powiedzmy, do Las Vegas, czy gdzie oni tam sobie jadą. No i znowu pojawiły się plotki i teorie, że postać grana przez Rhysa Ifansa to Knul w przebraniu. No osoby, które wpadły na tą teorię, nie wyjaśniły w sumie dlaczego, tylko napisały, że hej, to jest Knul w przebraniu. Wydaje mi się, że wiem dlaczego tak piszą, bo postać Rhysa Ifansa ma długie włosy i Knul ma długie białe włosy i to było ich połączenie. Synapsy w mózgu ich gdzieś tam się połączyły i powiedziały: hej, długie włosy, to musi być ta sama postać. Ale uważam, że to jest po prostu sięganie za daleko, że Rhys Ifans w tym filmie będzie miał taką małą rolę, tylko właśnie jako głowa rodziny, która podwozi Eddiego Brocka z miejsca A do miejsca B, prawdopodobnie do Las Vegas, no bo w pierwszej scenie tego zwiastunu widzieliśmy, że Venom był nad Wielkim Kanionem, a Wielki Kanion jest dosyć blisko, relatywnie oczywiście, do Las Vegas. No i w tamtym kierunku zmierza Venom, bo wiemy z późniejszych scen, że się znajdzie właśnie w Las Vegas. Zresztą Eddie Brock mieszka w San Francisco, które jest no relatywnie blisko Las Vegas. Reasumując, uważam, że Knul będzie tylko drugo- albo trzecioplanową postacią, nie będzie głównym wrogiem w Venomie 3. Wydaje mi się, że Knul będzie w przyszłości Sony Spider-Verse, być może w MCU, być może szykują nam Venoma w Avengers 6 Secret Wars, gdzie Venom miał dosyć znaczącą rolę, gdzie występował razem ze Spider-Manem, walczyli na Battle World. Była taka scena, gdzie dosłownie Venom zjadł swojego nosiciela, zjadł Spider-Mana, o czym zresztą już wam wspominałem. No i to byłaby mega ciekawa historia. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no to jest Sony. Także Sony jest znane z tego, że mogą wszystko co dotkną zamienią albo w złoto, albo po prostu to zniszczą. No i jak na razie mają taką dziwną tendencję. Film dobry, film zły. Film dobry, film zły. No ale na szczęście filmy o Venomie są dobre, a wszystko inne po prostu
niszczą. Dajcie mi znać, czy wierzycie w Sony. Dajcie mi znać, czy czekacie na ten film. Przypominam, premiera w październiku, czyli za nieco ponad miesiąc od momentu nagrywania tego materiału. No ja liczę na to, że będzie to najlepszy film z sagi Venoma, no bo w końcu jest to wielkie pożegnanie się z tą postacią, no i wielkie wprowadzenie kilku innych postaci. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym zwiastunie i o Venomie 3 i kto będzie grał Knula i czy Knul będzie miał większą historię w przyszłych filmach. Na razie.